Witam Was serdecznie, dzisiaj filmik w duecie wraz z moim gościem. Kari wykonała na mnie przepiękny, dzienny, cudowny makijaż, mi się niesamowicie podoba. Oczywiście Kari nagrywa, ja linka do kanału Kari wrzucę Wam pod spodem. I oczywiście wszystkie osoby, które są zainteresowane, mieszkają w Londynie lub w okolicach Londynu, można się mówić do Kari na makijaż i również też wszystkie namiary będą pod spodem. Ja polecam, bo jestem naprawdę zachwycona. Oddaję głos. Dzień dobry, proszę Państwa, witam serdecznie w makijażowym filmiku. Tutaj uwagi, prawda? Przejęłam cały kadr. Słuchajcie, taki drobny makijażyk, taki dzienniaczek, taki, prawda? Chciałam Wam pokazać po prostu, że można nawet w dzienniaczku doczepić sobie sztuczne rzęsy, zrobić troszeczkę ciemniejsze usta i wyglądać przepięknie. Ale uważam, że też dla niektórych taki makijaż może się wydać wieczorowy, więc jeżeli macie ochotę, możecie sobie taki makijaż zrobić na wieczór jak najbardziej. Kto co preferuje, prawda, są różne gusta, guściki. Opcjonalnie wszystko. I tutaj tak, najbardziej, wiesz co, chciałam właśnie tą nową pomadkę, którą kupiłaś, tą z MAC-a wykorzystać. Bo bardzo mi się ten kolor podobał i wiedziałam, że właśnie na tobie będzie bardzo ładnie wyglądać. Nie interesuje mnie, czy się komuś nie podoba, bo mi się podoba i mnie się podoba i na niej wygląda pięknie ta pomadka i jest po prostu fantastyczna. Bardzo ładna jest. I właśnie chciałam zobaczyć, jak ta pomadka będzie wyglądać w takim ciemnym, troszeczkę przekłamanym na koktajlowy, może wieczorowy makijaż. I tak, doczepiłyśmy rzęski i jest bardzo ładny efekt. I właśnie przy takich powiekach, jak ma Aga opadające, ja też mam troszeczkę taką opadającą powiekę, prawda? I przy takich powiekach, moim zdaniem, właśnie najlepiej spisują się rzęsy doczepiane połówki. Dlatego, że nie ma tego ciężaru na oku, jest tylko podkreślenie tego końcówki oka, jest takie wyciągnięcie, po prostu takie kocie oko, coś innego, coś fajniejszego, lżejszego i uważam, że właśnie powinna Aga takie połóweczki sobie raczej nosić niż całe rzęsy. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak wykonać ten piękny makijaż, oczywiście zapraszam do dalszego oglądania. No i oczywiście serdecznie polecam Wam kanał Kari. I mobilizacji dużo wysyłać do Kari, żeby zaczęła nagrywać filmiki z makijażami i nie tylko. Ja mam nadzieję, że będzie coraz więcej tych filmów. Już nie będę Ci wypominać, że mi na Wielkanoc obiecałaś, że będziesz nagrywać systematycznie. Ale vloga wrzuciłam. Wow! Miesiąc, półtora później, ale wrzuciłam. No nieważne. W każdym razie zapraszamy serdecznie. Wielkie yo, trzymajcie się w ogóle. Pozdrowienia z Dublina. When we're looking as I lose my mind, my mind. When we're looking as I lose my mind, my mind.
No i Aga, jak ci się generalnie. Jak ci się podoba makijaż? Jak się czujesz w takim makijażu? Co w ogóle sądzisz właśnie? Jak się czuję? Czuję się niesamowicie sexy. A co na to pan operator? Oj, szkoda, że nie było kamery. Będzie się działo. Ja bardzo lubię, jak mnie ktoś maluje. Ja nie mam takiej ręki do makijażu, także uwierz mi, że naprawdę sprawiłaś mi wielką przyjemność. O, dziękuję bardzo. Ja też dziękuję. Naprawdę super, super. Bardzo fajnie ci w takim makijażu. I on nie jest wcale trudny i każdy mi się wydaje, że może sobie taki makijaż wykonać, bo to jest bardzo, bardzo prosty makijaż, dosłownie składający się tutaj praktycznie z 4 kolorów, ale możecie to zrobić 2 kolorami albo 3 i jest naprawdę bardzo prosta. No i można krok po kroku śledzić ten makijaż, który ty wykonałaś i wykonać na sobie. Także tak jak mówiłam, Aga powinna sobie eksponować bardziej usta, bo ma bardzo ładny kształt ust, moim zdaniem. Powinna je sobie właśnie powiększać tak optycznie, bo to jest bardzo ciekawa technika. Taka dla zmylenia czyich oczuś. I pozdrawiamy serdecznie, bo chyba zakończymy na tym ten jakże długi filmik. Po prostu tutaj operator musiał tyle powycinać bloopersów, ale co tam? Aparat lodem obkładać. Niestety się aż aparat zagrzał, także taka sytuacja. Pozdrawiamy serdecznie. I do zobaczenia. Pa!